Witajcie. Zaprezentuję Wam dzisiaj kosiarkę Iseki model Cutmaster 7113H. Pod maską tej kosiarki znajduje się silnik Brixa o pojemności 344 cm3. Kosiarka ma kosisko o szerokości 92 cm roboczych oraz skrzynię hydrostatyczną, czyli jeden pedał jazdy do przodu oraz do tyłu. Hamulec oczywiście z blokadą. Aby odpalić maszynę, musimy załączyć ssanie, wcisnąć hamulec i przekręcić kluczyk. W momencie, kiedy maszyna pracuje, zdejmujemy ssanie i mamy tutaj regulację prędkości obrotowej silnika. Możemy również włączać i wyłączać światła. Mamy również tutaj guzik, kiedy chcemy kosić do tyłu. Kosisko jest załączone, musimy włączyć i przytrzymać guzik koszenia do tyłu. Aby załączyć kosisko, po prawej stronie znajduje się włącznik wałka, który uruchomi nam noże. I tak jak wspomniałem, jeżeli chcemy kosić do tyłu, należy wcisnąć ten guzik po lewej stronie i wtedy kosimy również do tyłu. Jeżeli tego nie zrobimy, kosisko zostanie zatrzymane. A teraz pokażę Wam, jak to jeździ. Maszyna jest o tyle wyjątkowa, że w tym roku na Polskę dostaliśmy tylko i wyłącznie 11 sztuk. Możecie je znaleźć u trzech dealerów. Zulbit Olsztyn, Techfix Radom oraz Dąb Polski w Żyrardowie. Zapraszamy Was serdecznie do jazdy testowej i do zakupu oczywiście też. Pozdrawiam.